witajcie rodacy. Aixiun T3A uchodzi za najbardziej opłacalną lutownicę na rynku, jako że ma świetny stosunek jakości do ceny. Sprawdzam ją zatem i ja, zobaczmy, czy to prawda. Tak wygląda front opakowania i tu widzimy fotkę produktu i sporo chińskich oznaczeń. Z boku producent dał nam kilka ikonografik i najważniejsze detale techniczne, o których sobie pomówimy. Sprzęt jest bardzo dobrze zabezpieczony na czas transportu. Bardzo twarda gąbka otula stację. W środku z dodatków znajdziemy 1,5-metrowy przewód zasilający, kabelek, by połączyć się z np. dodatkowym uchwytem lutowniczym. Mamy też trzy różne groty i te są wierną kopią tych, które stosuje bardzo popularna firma JBC, tak więc i od nich można stosować groty i tu. Ja akurat mam takie, ale do wyboru mamy całą linię różnych końcówek. Znalazła się też kolorowa instrukcja obsługi w języku angielskim i ta jest bardzo rzetelnie napisana. Objaśnia niemal wszystkie aspekty stacji lutowniczej. Podczas składania zamówienia mamy do wyboru trzy różne rączki. Ja wybrałem T245 i ta jest ekstremalnie lekka. Praktycznie nie czuć jej w dłoniach. Nagrzewa się również najszybciej z dostępnych, a po środku, tam gdzie będziemy ją trzymać, producent dał dwie miękkie pianki do samodzielnego założenia. Niestety bez specjalnych uchwytów ich nie założycie, a ja ich nie mam, ale to pikuś. Najważniejsze jest jednak z przodu, bo tu mamy wejście na nasze groty i ta kolba ma system szybkiego ich wymienienia, nawet gdy sprzęt jest rozgrzany do maksymalnej temperatury. Zakłada się je bardzo szybko, wystarczy po prostu je lekko docisnąć do rączki, a specjalnie zaprojektowany kształt mocno i sztywno będzie siedział. Na tyle. Mamy oczywiście przewód i ten jest naprawdę długi i elastyczny. Dobrze, bo sama stacja może być od nas oddalona, a my mamy komfort w swoim miejscu pracy. Tak wygląda główna jednostka od razu po wyjęciu. Jest naprawdę mała jak na to, co potrafi, a wykonanie jest naprawdę dobre. Mamy mocną aluminiową obudowę i spasowanie wszystkich elementów jest wzorowe. Całość waży 520 gramów. Pod spodem znajdziemy cztery przeciwpoślizgowe elementy, które dobrze trzymają Aixiuna, a po bokach czy na górze nie ma kompletnie nic poza jednym portem USB typu C. Ten nam się przyda, jeżeli będziemy chcieli wgrać nowe oprogramowanie. Na tyle plejada wejść od głównego zasilania, tu też jest włącznik i trzy porty, by podczepić tam chociażby uziemienie bądź podstawkę lutownicy, jeżeli ta ma oczywiście taką opcję. Po prawej cichy wiatraczek do odprowadzania ciepła. Na froncie mamy centrum dowodzenia i tu też wpinamy zasilanie od rączki. Jest też duży, jak na stację lutowniczą, kolorowy, prawie 2,5-calowy ekran i pokrętłem, jak i dwoma przyciskami możemy ustawiać dosłownie wszystkie parametry, jakbyście tylko chcieli. Niech nie zwiedzie Was też kompaktowy wymiar, jak i relatywnie niska cena, bo Aixiun T3A ma tyle funkcji i opcji, co stacje lutownicze 2 czy nawet 3 razy droższe. Zanim jednak przejdziemy do testów, zerknijcie na najnowszą podstawkę. Tutaj ponownie widać bardzo duże podobieństwo do JCB przy zachowaniu dobrej jakości całości. Na dole mamy miedziany czyścik w gumowej osłonie przeciwbryzgowej, no i czyszczenie tą metodą jest najskuteczniejsze, bo nie powoduje straty ciepła, ale jak lubicie gąbeczkę, to można i ją tutaj umieścić. Po środku umieszczamy nasz grot i ten element jest jeszcze w sporym stopniu pochylany. Ale najlepsze jest jednak z tyłu. Zobaczcie zresztą, jak szybko, bezpiecznie i bezproblemowo można wymieniać groty. Mega wygoda. Producent z boku umieścił jeszcze taki uchwyt i jeżeli mamy stację z takim chwytem, to wszystko będziemy mieli połączone. Niestety recenzowany sprzęt czegoś takiego nie posiada. Z tyłu mamy przewód, który wpinamy do stacji. A dlaczego? Ano wtedy, podnosząc rękojeść z uchwytu, grot lutowniczy automatycznie będzie się nagrzewał do żądanej temperatury. Albo po umieszczeniu uchwytu w stojaku, host automatycznie przejdzie w tryb hibernacji. Bądź też możemy ustawić uśpienie, gdy sprzęt wykryje brak aktywności. Opcji tutaj mamy naprawdę sporo. Poużytkowałem jej 2 tygodnie, no i tak, 200 W mocy to naprawdę nie w kij dmuchał. 380 stopni uzyskuje w 4 sekundy, jednak poza prędkością nagrzewania ważne jest jeszcze utrzymanie tej temperatury, a to Aixiun T3A robi świetnie i to nawet przy maksymalnej temperaturze 500 stopni. Nawet tej stacji można używać do lutowania rurek miedzianych za pomocą cyny.
Wow. Przy takiej mocy producent nie zapomniał także o bezpieczeństwie. Ochrona przed wysokim napięciem, zasilania elektrostatyczna, przed zwarciem, temperatury i tak dalej, to wszystko tu jest. Nawet jak sobie poczytacie opinię o tej stacji, to nie znajdziecie przypadków, gdy ten sprzęt się zapalił. Tak więc szacun. Reasumując, jest to zestaw bez wątpienia profesjonalny i nawet zaawansowani użytkownicy będą z niego zadowoleni. Ze mnie żaden zawodowiec, ale do lutowania dronów ten sprzęt sobie zostawiam. Co prawda, do tego typu zastosowań jest on za dobry, ale gdy będzie potrzebny do jakiegoś awaryjnego lutowania, to wiem, że bez problemu podoła. Sticker Power za całokształt się bez wątpienia należy. No i cóż. Tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.